Cześć, witajcie. Dzisiaj krótki film o wiertłach Forstnera firmy Wolfcraft. Zapraszam Was do obejrzenia. Niektóre z tych wierteł firmy Wolfcraft mogliście już widzieć u mnie w realizacjach. Już jakiś czas je testuję, więc w niektórych filmach już się przewijały. Na pewno widzieliście je przy realizacji stojak drewniany na wino na 10 butelek. Tam, jak pamiętacie, były wiercone otwory przelotowe i nieprzelotowe otwornicami i materiał, który musiał być wybrany, był właśnie wybierany za pomocą tych wierteł Forstnera firmy Wolfcraft. Tam była robiona klejonka z dębu i z jesionu. Był ten materiał wymieszany, więc w niektórych momentach było pół materiału dębu, pół jesionu i na zmianę, naprzemiennie ten właśnie materiał był właśnie wybierany tymi wiertłami i te wiertła bez problemu dawały sobie radę. Oczywiście lepiej i szybciej pracuje się nimi, jeśli jest mniejsza średnica niż większą. Tutaj no już jest potrzebna duża moc, duży nacisk, wtedy ale dają sobie spokojnie radę i to było widać właśnie przy większej średnicy, jak była większa średnica założona do wiertarki już Festula, tam spokojnie dawało to radę, była zapewniona ta moc właśnie do skrawania tego materiału. Kolejną realizacją, gdzie mogliście zobaczyć właśnie te wiertła, była realizacja stolik kawowy z blatem dąb i jesion. Tam użyłem mniejszej średnicy właśnie tych wierteł Forstnera firmy Wolfcraft do wybrania materiału pod gniazdo na klin motylkowy do łączenia pęknięcia. Też spisały się świetnie te wiertła. Na samym początku mojej pracy z drewnem kompletnie nie wiedziałem, jaka jest różnica pomiędzy takimi zwykłymi wiertłami puszkowymi, sednikami, a na przykład właśnie wiertłami Forstnera. No i oczywiście co, kupiłem te najtańsze w jakimś sklepie z akcesoriami meblowymi. No i szybko się okazało, że faktycznie zaczynają być problemy z tymi wiertłami. Oczywiście takie wiertła są wykonane z kiepskiej jakości stali i bardzo szybko się tępią, tym bardziej jeśli używamy je podczas pracy z twardymi gatunkami. Samo ostrzenie wierteł, no to nie jest problem za duży, tak, bo można je naostrzyć faktycznie i później mamy kolejne wiercenie i te ostrza są na tyle ostre, że radzą sobie z tym materiałem. Ale problemem największym jest palenie materiału. I tutaj, w tych wiertłach, najgorsze jest to, że materiał był palony na tych bocznych krawędziach. Na całej krawędzi po prostu, jak było zagłębione centymetr miałem po prostu przypalenia. No masakra. Szybko wpadłem na pomysł, że po prostu no, nie może być tutaj styku tego wiertła z materiałem. Rzuciłem te wiertła na jakąś szlifierkę wolnoobrotową, chyba już nie pamiętam, i próbowałem delikatnie zeszlifować od ostrza pod delikatnym kątem, żeby się schodziło w stronę czpienia właśnie te krawędzi i słuchajcie, momentalnie to pomogło. Po pierwsze, mniejszy opór, mniej grzało się wiertło, oczywiście zero przypalenia. Wiedząc, że czeka mnie dosyć wymagająca realizacja, jeśli chodzi o wiercenie i tutaj mam na myśli stojak na wino na 10 butelek i wiercenie właśnie tam otworów, usuwanie tego urobku po otwornicach, stwierdziłem, że nie mogę absolutnie polegać na takich zwykłych, najtańszych wiertłach i muszę znaleźć jakieś inne, lepsze, szybsze rozwiązanie właśnie wiercenia. I słuchajcie, trafiłem kolejny raz właśnie do ścianki firmy Wolfcraft i tam na samym początku właśnie znalazłem te wiertła Forstnera o średnicy 15, 20, 25, 30, 35. Taki komplecik. I stwierdziłem, że zaryzykuję, wezmę i zobaczę, jak się będą sprawdzały. Efekt naprawdę nieporównywalny do tych zwykłych puszkowych. To jest w ogóle, no dla mnie to jest mistrzostwo świata, bo naprawdę świetnie
zagłębiają, mają czyste wybranie, bez przypaleń i zdecydowanie szybciej się nimi pracuje niż takimi właśnie zwykłymi. Jak wiedziałem już, że będzie ta realizacja, że będę potrzebował właśnie tych wierteł, zacząłem szukać i zacząłem kombinować właśnie z większymi średnicami, bo tak naprawdę nie wiedziałem, jakiej średnicy będę potrzebował, czy lepiej mniejszymi, czy lepiej jednym większym. Ciężko było mi stwierdzić, dlatego też, no oczywiście tutaj w sumie bez ryzyka, bo czasem się właśnie różne średnice przydają, czy to na przykład do świeczników też zapomniałem, że też taka realizacja była. I słuchajcie, też mam średnicę 40, 45, 48 i 50 mm. I no, takie wiertła, słuchajcie, czasem się przydają. Różnicą pomiędzy wiertłami Forstnera firmy Wolfcraft a takimi zwykłymi wiertłami puszkowymi jest to, że te wiertła mają ścianki pod lekkim kątem, które schodzą się od dołu do góry w stronę czpienia, dzięki czemu ścianki nie mają kontaktu z materiałem, nie przypalają nam tego materiału i nie rozgrzewają nam wiertła, przez co wiertło będzie dłużej ostre. Dodatkowo tutaj na krawędziach mamy jeszcze wpusty tnące, dzięki którym podczas zagłębienia mamy czyste wybranie materiału, nie mamy wyrwań, zdecydowanie lepiej ten otwór wygląda niż właśnie po zagłębieniu takimi tanimi wiertłami puszkowymi. Całe wiertło zostało wykonane ze stali narzędziowej. Oczywiście, tak jak wspominałem, uchwyt czpienia 8 albo 10 mm zależy od wielkości całego, od średnicy całego wiertła. Przy samym elemencie skrawającym, że tak powiem, no mamy tutaj zdecydowanie większą średnicę, żeby było to wszystko utrzymane. I na środku mamy pilot, który nam trzyma całe wiertło podczas zagłębienia, no i pewnie spełnia też funkcję prowadzenia. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Pytaliście mnie o to, czy warto kupić takie wiertła, czy one są naprawdę dobre i czy jest to dobra inwestycja. Ja myślę, że zdecydowanie o wiele lepsza niż od tych takich najzwykłych, najtańszych, marketowych właśnie sedników czy wierteł puszkowych. Ja używałem tych wierteł Forstnera, Wolfcrafta. Widzieliście w realizacjach przy twardych gatunkach drewna. Nie ostrzyłem jeszcze żadnego. Podejrzewam, że gdybym używał tylko jednej średnicy, no to pewnie już trzeba by było ostrzyć, ale jak na razie używam w większości tych średnic i no nie mam problemu właśnie z tymi odwiertami. Wszystko jest czyste, bez przypaleń, także no, dla mnie rewelacja. Tym bardziej nie jest to produkt, który jest jakoś niesamowicie drogi. Także warto, naprawdę warto. Jeszcze jedna rzecz odnośnie samego ostrzenia, bo wiem, że też pytaliście, w jaki sposób takie wiertła się ostrzy. Ja te stare, bo tych jeszcze, tak jak mówiłem, nie ostrzyłem, ale te stare swoje wiertła puszkowe ostrzyłem za pomocą pilnika, drobnego pilnika z góry pod delikatnym kątem właśnie tą krawędź tnącą z jednej strony, z drugiej strony ostrzyłem i efekt był naprawdę bardzo dobry. Tutaj nie trzeba jakichś specjalistycznych narzędzi do tego, żeby takie wiertła ostrzyć. Słuchajcie, teraz założę chyba parę średnic na wkrętarkę. W twardych materiałach to będzie buczyna i jesion, zrobię parę odwiertów, zobaczycie jak to wygląda. No i sami zadecydujecie, bo chyba to będzie najlepszy sposób, żeby Was właśnie przekonać do tych wierteł. Słuchajcie, opis myślę, że gdzieś tam znajdziecie pod opis produktu, znajdziecie pod filmem, w opisie filmu. Będziecie mogli sobie tam poczytać troszkę więcej informacji, może innych niż ode mnie tutaj uzyskaliście. Ja Wam dziękuję bardzo, zaraz zobaczycie jak to wygląda i my się widzimy na pewno w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!